Hej, cześć, siemanko, z tej strony Mati, a dzisiaj odcinek, który możecie w sumie uznać za special w pewnym sensie, ponieważ, no bo to w sumie będzie trochę taki special, jakby nie ukrywać, bo wpiliście 30 subów, było to w sumie wczoraj. Ojeju, co mi się z ekranem stało? Nie wiem, jak wy go widzicie, pewnie będziecie go śmiesznie widzieć, to zrobię coś takiego. Dzisiaj gramy sobie w Bemagic Drive, czyli w ogóle tą serię możecie zawdzięczyć Bizonowi Z056, bo taki nick ma osoba, która zasugerowała, żebym zrobił jeszcze jedną serię, ale ja serio taką serię planowałem, serio w ogóle, żeby nagrać ją po prostu jako na special, dodać kolejne dwie serie i tak dalej. I uwaga, zapalamy silnik. Tutaj teraz mamy zmodyfikowanego Gavrila The Series i chciałbym wam pokazać teraz, bo może wy nie wiecie, czym jest Bemagic Drive. Bemagic Drive to mega zaawansowany symulator zniszczeń oraz bardzo dobrze jest fizyka dopracowana i wszystkie elementy ruchome. Patrzcie teraz tutaj na zawieszenie, jak on się będzie ruszać w miarę przejazdu po chopach. W ogóle patrzcie, wał korbowy. Teraz się kręci z taką prędkością, jak przykazuje, to będzie się szybciej kręcić. Patrzcie, nawet wydech gorzej przymocowany skacze. No a tutaj, jeżeli chodzi o to niszczenie się, to już wam prezentuję, jak ono wygląda. Jedziemy sobie i uwaga, skoczyliśmy. Jak wyląduje nasz samochód? Nie najlepiej. Jak widać, no nie najlepiej przeżył nie najlepiej ten wypadek się dla niego skończył. Jak widać, nie pojedziemy już nim. O, w ogóle patrzcie, nie ma teraz kolektora i widać, jak spalinuje sobie. Czy przygazuje. No. Nawet coś takiego jest zaimplementowane. Rama skrzywiona, wszystko rozwalone, szyba wybita, przód rozwalony. Wow. Przy okazji zwolniłem sobie czas. Dobra, w ogóle wymieńmy to na coś innego. Powiem tak, tylko chciałem. Dzisiaj się bawimy głównie na tej mapie. Co wy na to? W następnym odcinku zrobimy sobie skoki samochodowe, przepraszam. Jeżeli chcecie skoki samochodowe, to piszcie, że chcecie. Weźmy sobie, nie wiem. Ja mam tu parę modów. Nie pytajcie. Weźmy sobie Shiriera. FCV Shirier. Vivas 1.5 w dieslu. Weźmy sobie to auto. To jest w sumie takie ucieleśnienie tych nowoczesnych aut. Tapicera w środku. Diesel i mały silnik jak do wielkiego auta. Próbujemy jechać tym węży. Dobra, nie, jednak nam się to nie uda. Z kontrolą trakcji raczej, nie? Tutaj to z zawieszenia będzie wyglądać trochę inaczej. Pum, 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 pum. Ojoj! Tego nie przewidziałem. Jedźmy dalej. Miejsce, do którego faktycznie chcę dojechać. Teraz mamy kontrolę trakcji, więc nie idzie to tak dobrze. Zróbmy test offroadowy tego auta, jakkolwiek by to nie brzmiało. Test offroadowy miejskiej osobówki. Najpierw przejazd po piasku. Dla żadnego auta nie jest to problem. Teraz trawa. Też nie będzie to dla niego za duży problem. Troszeczkę nierówności, a poza tym to nic specjalnego. Teraz grząskie, twarde błoto. Spróbuję wjechać z rozpędu, żeby nasz pojazd się nie zatrzymał. Dla bezpieczeństwa wyłączę kontrolę trakcji. I włączę manualną skrzynię biegów. No i się wkopałem. Napęd na przód, jak widzicie, nie pomaga to za bardzo. No, więc widzimy, to nie jest najlepsza strona.
tego auta. Zmienimy już na taką. I teraz uwaga, grząski piasek. Jak sobie w nim poradzi? Myślę, że wcale nie lepiej. Lepiej. Ale rzuca tym piachem. No może w prawdziwym życiu by to auto tak nie rzucało do wody. Nie mam zamiaru wjeżdżać, bo... No, to nie skończy się najlepiej. Tutaj mamy teraz dwa typy asfaltu, o którym chciałbym powiedzieć. Taki mokry asfalt, niemalże lód i... Czyli ten, przed którym stoimy i obok do dragów. Pojedźmy po tym śliskim. Ręczny. Auto po prostu jedzie jak chce, nie? Ja tu już troszeczkę wcześniej się uczyłem driftować i tak dalej, dlatego znam te wszystkie skróty i tak dalej. W ogóle gram na padzie. Jest obsługiwany pad od Xboxa. Nie wiem, czy od PS-ki też. Chyba tak. I tu jak zadriftujemy, no to nie będzie najprzyjemniej. Można też się pobawić w rampy i inne takie główienka. Ale ja mam lepszy pomysł. Skoro już dzisiaj się bawimy na tej mapie, to fajnie by tu jakoś porozwalać jakieś te... Ojoj, ojoj, te auta. Jakieś czołówki ładne porobić i tak dalej. Ojoj, w ogóle zapraszam was do mojej grupy Discord, Dolina Matiego oraz niedawno, który wystartował w sumie w tą niedzielę, znaczy nie wiem, w którą niedzielę wy to, nie wiem kiedy wy to oglądacie, ale no w tą niedzielę co była, o w ten sposób, w niedzielę co była. Wystartowała też moja grupa na Facebooku, widzowie Mateusza Rudego, zapraszam was tam serdecznie moi widzowie. O, uwaga, weźmy sobie teraz auto offroadowe. Takie w 100% offroadowe, takie blll i bisz hopper, powiedzmy. Będzie offroad. Offroad. Crawler to jest taki bardziej taki. Nie na te drogi, tak? I uwaga, jak się to auto zachowa w tym błocie? Nie mam jeszcze wszystkiego zapiętego. A, w ogóle odepnę dyferencjał. Zobaczymy, jak sobie bez dyfra poradzi. No, radzi sobie. A jak z dyfrem? Zatrzymałem się. Teraz już gorzej idzie. A, nie aż tak źle. Więc widzicie, ta gra jest normalnie niesamowicie dopracowana. Tak dalej, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zniszczenia. Mamy te wszystkie elementy ruchome. I teraz uwaga, wkleimy się. O nie, mieliśmy się wkleić. O, i przedachowaliśmy, i nawet nie znam się, za bardzo nie stało. Utopmy go. Bo jest to fajny aspekt, wjedźmy do głębokiej wody, jeżeli się tu taka znajdzie. Symulator teren wizji normalnie. Zium. A no właśnie. Mówiłem o dwóch seriach, więc jedną tą serią będzie jeszcze ETS. W ogóle wow. Myślę, że to jest będzie spoko, bo dużo live'ów w niego robię, więc myślę, że jakiś taki gameplay będzie też spoko. O kurde. Spoko. Ja naprawię to auto i w sumie myślę, że to taki krótszy, zapoznawczy odcinek. Myślę, że jest też równie okej. Zaraz sobie zrobimy zdjęcie. O, proszę bardzo. Powiedzmy, no, takim kadrem zakończymy. Zobaczymy, ile to mamy nagrywania. Hej, 10 minut. Ej, to mało strasznie. Wiem, że to mało, ale dzisiaj nie za bardzo mam czas. Nie za bardzo mi się chce. Przepraszam was, ale jest niedziela wieczorem. Więc trzymajcie się i cześć i miłego dnia.